9 kwietnia we wtorek, witam Was drodzy bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania słów, które na dziś przygotował nam przewodnik z Biblią na co dzień. I tak z księgi proroka Ezechiela z 18 rozdziału te słowa czytamy. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, mówi Wszechmocny Pan, a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył. Zaś drugi fragment wyjęty jest z listu apostoła Pawła do Rzymian, gdzie w 6 rozdziale, w 23 wersecie te czytamy słowa. Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Drodzy, muszę Wam powiedzieć, że z kimkolwiek nie rozmawiam, wszyscy zachwycają się tym wybuchem przyrody, który nastąpił w tym roku. No nie pamiętam, żeby początkiem kwietnia tak wiele drzew owocowych już kwitło. Magnolia, którą mamy na naszym terenie, już zrzuciła swoje piękne kwiaty. A to, co najbardziej mnie zaskoczyło, to kwitnący rzepak. No, naprawdę nie pamiętam, aby o tej porze roku, początkiem kwietnia, kwitły pola rzepaku. Ale tak naprawdę największe zaskoczenie każdego dnia, które jest, to to, jak wielką miłością obdarza nas Bóg. To zaskoczenie, które rodzi się w Wielkanocy z niedowierzania, że Chrystus zmartwychwstał, że Chrystus żyje, że jest drogą, prawdą i naszym życiem. Największe zaskoczenie to zaskoczenie łaską Bożą, którą Bóg obdarza nas każdego dnia. Drodzy, nie wiem, jakie obrazy biblijne towarzyszą Wam, kiedy myślicie o Bożej łasce, ale dla mnie zawsze takim fragmentem jest historia o robotnikach winnicy. Muszę Wam powiedzieć, że ilekroć do niej wracam, jestem nią zachwycony, a z drugiej strony ogromnie podbudowany. Bo jakąś miłością wykazuje się ten gospodarz, który wychodzi, by najmować robotników. Wydaje się normalnie na początku, by przyszli do pracy, by zaczęli pracować, ale potem z godziny na godzinę wychodzi, by ciągle tych robotników przybywało. Bo czytamy właśnie o tym dzisiaj w księdze proroka Ezechiela. Bo Bóg nie chce, by robotnicy zostali i czekali ciągle na swoją pracę, ale wychodzi do nich, by pokazać im, że ta praca jest. Że jest miejsce, do którego mogą przyjść. Że jest miejsce, w którym mogą znaleźć swoje miejsce. A przede wszystkim, by mogli w niej znaleźć swoją nadzieję na lepsze życie. Tym jest właśnie łaska Boża. Bo choć zapłatą za grzech jest śmierć, o czym przypomina nam, co przypomina nam dzisiaj apostoł Paweł, to najważniejsze, drodzy, jest to, że Bóg nie chce, byśmy umierali. I dlatego każdego dnia wychodzi do nas swoim słowem, każdego dnia wychodzi do nas swoją miłością, jest niewyczerpany w tym i ciągle każdego dnia zaskakuje nas swoją łaską, łaską, która kieruje nas ku życiu. Dlatego, drodzy, dajcie zaskoczyć się tą łaską Bożą. Przeczytajcie dzisiejszy fragment Bożego Słowa jeszcze raz, ale zwracajcie się ku Chrystusowi, bo w Nim jest nasza droga, prawda i nasze życie. Życzę Wam dobrego, ciepłego dnia. Zostańcie z Bogiem.